Czy kiedykolwiek obiła wam się o uszy nazwa polskie skorpiony? Jest to dosyć dziwne połączenie słów, zważając na to, że żaden skorpion nie występuje naturalnie w Polsce, a jednak słyszę je dość regularnie. Skąd więc ta nazwa się wzięła? Ano, wzięła się stąd, że przywarła ona do pewnych maleńkich zwierzątek, które zamieszkują nasze lasy, łąki, pola i mieszkania i które faktycznie trochę przypominają jakby wybrakowane skorpiony bez tego ogona z tyłu. Czym więc są te dziwne stworki i jaki mają wpływ na człowieka? Czy są niebezpieczne? Oraz co mają wspólnego z prawdziwymi skorpionami? Na te i na wiele innych pytań odpowiem wam w dzisiejszym filmie. A w ramach ogłoszeń parafialnych nie zapomnijcie, że już 21 kwietnia widzimy się na kolejnej zooegzotyce, tym razem we Wrocławiu. Link do wydarzenia zostawiam wam w opisie filmu. A drugie ogłoszenie jest takie, że włączyłem możliwość wspierania tego mojego cudnego kanału o dziwnych stworkach bezpośrednio poprzez YouTube. I teraz na dole pod filmem jest taki przycisk wesprzyj, więc możecie sobie zobaczyć, co tam jest i zostawiam tę decyzję wam. I jak zwykle, to już się staje trochę tradycją na tym kanale, wy, widzowie, uratowaliście mi tyłek, bo ja bardzo chciałem nagrać film o zaleszczotkach, ale oczywiście żadnego nie mogłem znaleźć. I tak się jakoś złożyło, że dosłownie 2 tygodnie temu dostałem maila od Pawła, który jest moim widzem i którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. Paweł napisał mi, że znalazł właśnie zaleszczotka, no i czy nie chciałbym go do filmu. A jak doskonale wiecie, ja jestem pazerny na różne takie dziwne stworzonka, więc mówię, pewnie, biorę go. No i tak się stało, że wczoraj go odebrałem, a dzisiaj nagrywam o nim film. I teraz dla wszystkich osób, które myślą, że w tym odcinku pokażę jakiegoś niesamowitego, imponującego, bardzo silnie jadowitego stwora, który zamieszkuje polskie lasy, czyli na przykład stwora pokroju tego oto pająka, to nie. Wow! Skoczył! No, skoczysz jeszcze raz, czy nie? Nie, jednak nie. Dobra. To jest zdecydowanie najmniejszy zwierzak, o jakim kiedykolwiek nagrywałem. Zacznijmy tradycyjnie od podstaw, czyli opowiem wam troszeczkę, czym są zaleszczotki. O, tutaj widzicie go? No, tyćki jest. Zaleszczotki, zwane właśnie przez niektórych polskimi skorpionami, są to pajęczaki, które żyją w Polsce naturalnie. I skoro są to pajęczaki, to oznacza, że zaleszczotki są kuzynami pająków, są kuzynami skorpionów, kleszczy itd. I przez ten swój osobliwy wygląd można by pomyśleć, że one mają bardzo dużo wspólnego ze skorpionami. Nic bardziej mylnego. Ze skorpionami to one mają wspólnego tyle, że zarówno skorpiony, jak i zaleszczotki są pajęczakami. Mają oczywiście pewne cechy wspólne, takie jak cechy budowy ciała itd. Natomiast one ewolucyjnie wcale nie są tak blisko siebie. Jak się okazuje, badania pokazały, że zaleszczotki są najbliżej spokrewnione z solfugami. Solfugi to są takie dziwne, mega przerażające stwory, które możemy spotkać w suchych, tropikalnych regionach świata. W Europie też występują i solfugi pokazywałem wam na kanale nie raz, nie dwa. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej o solfugach, to tutaj dam wam odnośnik do filmu właśnie o nich. Możecie sobie tam wejść i obejrzeć. I to ich pokrewieństwo z rzędem solfug może się wydawać trochę dziwne, bo zarówno zaleszczotki, jak i solfugi to są to totalnie dwa różne światy. One wyglądają kompletnie inaczej, żyją w kompletnie różnych środowiskach, żywią się kompletnie innymi stworkami, no a jednak, jak się okazuje, są bardzo bliskimi kuzynami. To teraz już do samych zaleszczotków. Tutaj mam jedną sztukę, widzicie? To jest to maleństwo, które siedzi na skrawku papieru toaletowego. Natomiast co to dokładnie jest i chodzi mi tu o przynależność gatunkową, w sumie nie mam pojęcia. Tak strzelam, że jest to zaleszczotek książkowy, bo jest to jednak najpopularniejszy gatunek, który można u nas spotkać. A dlaczego nie mam pewności? Bo jak się okazuje, zaleszczotki to jest bardzo zróżnicowany rząd pajęczaków. Jest ich na przykład więcej niż opisanych gatunków skorpionów, jest ich więcej niż opisanych gatunków solfug, także jest ich bardzo dużo opisanych gatunków na świecie, głównie w strefie tropikalnej, a w Polsce mamy tak ponad 20 gatunków. Więc to nadal jest sporo. W ogóle fajna jest angielska nazwa zaleszczotków, która brzmi pseudoscorpions, czyli jakby takie, no nie wiem, pseudoskorpiony, wybrakowane skorpiony. No to skoro już wiemy, że zaleszczotki są pajęczakami, to dosyć oczywiste jest, że będą posiadały pewne cechy, które pajęczaki powinny posiadać. Między innymi mamy ciałko, które jest zazwyczaj maleńkie i które jest podzielone na dwie główne części, czyli głowotłów i odwłok, tak bardzo nienaukowo mówiąc, a naukowo prosoma i opistosoma. Mamy również 4 pary odnóży krocznych, tak samo jak u pająków i tak samo jak u skorpionów. Dodatkowo mamy 1 parę odnóży gębowych, która nazywa się nogogłaszczki i 2 parę odnóży gębowych, czyli szczękoczułki. Tutaj jakby no nie ma nic odkrywczego. Ciekawostka jest natomiast taka, że one nie posiadają 4 par oczu, tak jak zazwyczaj to bywa u skorpionów czy pająków. Otóż zaleszczotki posiadają albo 1, albo 2, albo 0 par oczu, czyli mogą mieć maksymalnie 4 oczu, a minimalnie 0, ergo istnieją gatunki całkowicie ślepe. I moim zdaniem jedną z najciekawszych części ciała zaleszczotków są ich nogogłaszczki.
nogogłaszczki. Które to właśnie nogogłaszczki sprawiają, że są one tak podobne do skorpionów? Ponieważ te nogogłaszczki są oczywiście segmentowane, no i mają postać takich szczypiec. Oczywiście maleńkich, no bo same zaleszczotki są maleńkie, ale są to jednak szczypce. I te szczypce, czy też kleszcze, czy też jakkolwiek to nazwiemy, jak możecie się domyślić, umożliwiają im polowanie. Bo tak, zaleszczotki są drapieżne. One nie żywią się żadnymi roślinami, żadnym pokarmem roślinnym. Zaleszczotki są pajęczykami typowo drapieżnymi, odżywają się mięchem. Czym konkretnie się żywią? O tym zaraz. Natomiast ciekawostka dotycząca tych nogogłaszczek jest taka, że zaleszczotki są jadowite. A dlaczego ciekawostka dotyczy nogogłaszczek? Bo właśnie na nogogłaszczkach, a konkretnie na tak zwanym ruchomym palcu szczypiec, tak? Czyli jak macie szczypce, no to macie tę nieruchomą część i ten palec, który się zaciska. To właśnie na tym ruchomym palcu znajduje się ujście gruczołów jadowych. Te zwierzątka są normalnie jadowite, ale też nie wszystkie. Tak pi razy drzwi 3/4 gatunków zaleszczotków posiada jad, w tym również ten. Natomiast spokojnie, to, że są jadowite, nie oznacza dla człowieka praktycznie nic. Zaleszczotki ani nie są w stanie nas ugryźć, ani nie są w stanie wpuścić nam tego jadu, ani nie są w stanie nam, nie wiem, wejść pod skórę, jak cokolwiek zrobić, czy też złożyć w nas jaja. One są dla nas kompletnie nieszkodliwe. Już szczególnie, że w naszym kraju występują gatunki tego pokroju, które mają dosłownie 3 mm długości, a największy zaleszczotek, jaki występuje na świecie, ma, bagatela, 12 mm długości. Czajcie to? No gigant. Więc pod tym względem są, nazwijmy to, dużo bardziej przyjazne niż pająki, które jednak potrafią nas od czasu do czasu chapnąć. Natomiast to nie do końca jest tak, że one kompletnie nie mają wpływu na nasze życie. Mają i co więcej, ten wpływ jest bardzo dobry. Znakomita większość zaleszczotków żyje sobie na przykład w ściółce. Generalnie możemy je spotkać praktycznie wszędzie. Jeżeli pójdziemy do lasu i dobrze pogrzebiemy, to znajdziemy takie zaleszczotki w ściółce, pod kamieniami i tak dalej. One tam sobie polują na różne bardzo drobne żyjątka, w tym roztocze. Ale ten najpopularniejszy gatunek, który właśnie prawdopodobnie bytuje w tym słoiku po miodzie leśnym ziołowym. On ma pewną cechę, która dla ludzi jest bardzo dobra i jego nazwa, zaleszczotek książkowy, bynajmniej nie wzięła się znikąd. Gdzie może żyć zaleszczotek książkowy? No oczywiście w książkach. I to, że on żyje w książkach, też nie jest przypadkowe, ponieważ on poluje na pewne szkodniki, które te książki potrafią nam zeżreć. I mam tu na myśli oczywiście mole. Więc jeżeli pójdziecie do biblioteki, gdzie deponowane są jakieś na przykład, nie wiem, starsze księgozbiory, to bardzo możliwe, że tam właśnie takie zaleszczotki znajdziecie w dość sporej ilości, ponieważ ich pożywieniem są na przykład szkodniki, które żywią się chociażby celulozą, tak? Czyli, nie wiem, jakieś mole, które niszczą książki, mrzyki i tak dalej. I takie zaleszczotki, z tego względu, że są właśnie drapieżnikami i z tego względu, że polują na owady, które nam potrafią, znaczy nam jak nam, ale na przykład książkom potrafią wyrządzić krzywdę, to wszystko sprawia, że zaleszczotki są zarąbiście pożyteczne. Drugim głównym typem pożywienia zaleszczotków są oczywiście roztocze, czyli te maleńkie pajęczaki, które żyją praktycznie wszędzie wokół nas i które nierzadko uprzykrzają nam i nie tylko nam życie. Tutaj też jest dobra akcja, bo doszło do takiej specjalizacji w polowaniu na te maleńkie pajęczaki, że niektóre zaleszczotki polują na konkretne roztocze, które żyją na konkretnych gatunkach chrząszczy. No bo to nie jest tak, że tylko my się użeramy z roztoczami. Praktycznie wszystkie zwierzęta oprócz roztoczy użerają się z roztoczami. I na przykład jak takie niektóre chrząszcze mają niechcianych pasażerów na gapie w formie roztoczy, to niektóre zaleszczotki polują właśnie na te roztocze. Czajcie to? Także to jest niesamowita specjalizacja w polowaniu. Niektóre zaleszczotki w ogóle w śmieciach żyją i tam polują na roztocze, które żyją w śmieciach. Także koniec końców, biorąc pod uwagę to, że one w pewien sposób mogą uratować nasze księgozbiory, żywią się niepożądanymi stworzonkami, które żyją wokół nas, to wszystko sprowadza się do konkluzji, że zaleszczotki są pożyteczne. Jeżeli następnym razem spotkacie takiego mikroskorpiona, który buszuje gdzieś tam wam po książkach, to spokojnie nie zabijajcie go, one naprawdę nie zrobią nam nic złego, a wręcz zrobią nam dobrze, jakkolwiek źle to zabrzmi. A tak dodatkowo, zaleszczotki są ogromnymi przyjaciółmi pszczelarzy, ponieważ one żyją w ulach i tam żywią się pasożytami, które szkodzą pszczołom. Także tutaj macie kolejny dowód na to, że one są dobre. To ktoś się spyta, no dobra, a jaka jest długość życia takiego zaleszczotka? No bo to jest maciubki stawonuk, on nie będzie żył 20-30 lat. Otóż, jak się okazuje, takie małe stworzonka potrafią dożywać aż 3 lat, więc to jest relatywnie długo jak na wielkość ich ciała. A co do rozwoju, to one w ogóle linieją określoną ilość razy. No, tak jak pająki, czy tak jak skorpiony, takie zaleszczotki również będą przechodziły proces linienia. I wygląda to mniej więcej tak, że na początku jest embrion, potem mamy 3 stadia nimf, no i potem jest już zaleszczotek tak zwany dorosły. I tutaj ciekawe jest to, że jak z embrionu, czyli z jajka, wylęgnie się nimfa, tak zwana pierwsza, która jest nazywana protonimfą, to ta protonimfa żyje na samicę, ona jest przyczepiona do ciała samicy i odżywia się takim
jakby mleczkiem, które jest produkowane z jajników samicy. No i potem ta nimfa schodzi z samicy i żyją sobie samodzielnie. I ciekawostka jest taka, że oprócz jadu, który jest produkowany przez zaleszczotki, mają one możliwość produkcji coś a la przędzy. I z tej przędzy są w stanie stworzyć coś a la kokon i w tym kokonie na przykład one potrafią przejść wylinkę, czy też przezimować. Ze względu na to, że wylinka, a raczej proces linienia jest bardzo newralgiczny i wtedy praktycznie każdy pajęczak jest absolutnie bezbronny i on nie ma jak się bronić, no jeżeli coś go dopadnie, to go zeżre. To właśnie taki oprzęt sprawia, że one mogą wylinić w spokoju i potem dojść do siebie. I myślę, że to jest tyle z najważniejszych informacji, które chciałem wam powiedzieć. To są bardzo niedocenione, bardzo rzadko obserwowane ze względu na swój rozmiar, ale niesamowicie ciekawe i bardzo pożyteczne pajęczaki, które żyją wokół nas. No i mam nadzieję, że udało mi się przekazać kilka fajnych informacji na ich temat wam. To tyle, dajcie znać, czy film wam się podobał i czy czegoś się nauczyliście, a my widzimy się w kolejnym materiale. Hej! A jeszcze tak poza konkursem, to może zrobimy dwa małe update'y. Pierwszy update jest taki, że glizda wylazła, znaczy glizda w cudzysłowie, to jest oczywiście skolopendra i moglibyśmy ją spróbować nakarmić, bo jest taka ładnie na widoku. Tylko do karmienia to musimy zrobić taki myk, że statyw, polska język, trudny język, no i spróbujmy, zobaczymy co się stanie. No, chcesz? Czy nie? O, jaka niemrawa, ty, może ty linieć będziesz. Totalnie nie chcę jeść. Tak coś mam wrażenie, że ona będzie sobie linieć niedługo. No dobra. A drugi update jest taki, że kupiłem przekosmicznie wyglądającego pająka. I to jest w zasadzie spoiler na jeden z następnych filmów. I w ogóle to jest taki mały złośnik. Wow! O właśnie, o tym mówię. Natomiast no, pająk jest absolutnie przedziwny. Serio. I ma w ogóle takie strasznie długie kądziołki przędne. No to o tym pająku i nie tylko o tym opowiem wam w jednym z przyszłych filmów. Ale nerwusek, no. Skubany.